Julka, bardzo miło widzieć Ci na pokazie MMC. Czego się spodziewasz, bo jesteśmy chwilę przed rozpoczęciem? Konsekwentnego stylu MMC, czyli takich trochę oversize'owych form, charakterystycznych zresztą dla nich, trochę może futuryzmu, skór, no. Czyli spodziewasz się czegoś fajnego? Tak, jak zawsze u MMC. I to nie mówię dlatego, bo im słodzę, tylko bardzo sobie cenię MMC za to, że oni mają takie charakterystyczne dla siebie właśnie fasony i zawsze, kiedy widzę ich projekt, czy to kurtkę, czy sukienkę, to mogę podejrzewać właśnie, że to jest wyszło spod ich ręki. Jak rozmawiamy sobie o pokazach, to ostatnio był pokaz Victoria's Secret. Czy miałaś okazję go zobaczyć? Oczywiście. No i jak go oceniasz? Bo różne komentarze w internecie się pojawiły. Niektórzy mówią, że nuda, a inni, że wspaniale. A w której grupie ty jesteś? Było bardzo dużo topowych, genialnych modelek. Była też ikona Kate Moss. Brakowało kilku nazwisk. Opening, gdzieś ta modelka, która otwierała pokaz, wybrałabym na pewno inną modelkę. Taką bardziej ikoniczną twarz, jeśli chodzi właśnie o Victoria's Secret. A sam pokaz, podobał mi się bardzo występ Lisy. Rewelacja. Tayla, no trochę mnie to zawiodło, ale to nie akurat nie chodziło o nią, tylko o to, jak to było właśnie pokazane. I teraz zacząłeś od tego, że niektórzy mówią, że to była nuda. Uważam, że poprzednie pokazy, te sprzed 6 lat i wcześniej, no to one były lepsze. Jakoś to było lepiej zorganizowane, inaczej to wyglądało. No jakoś tak bardziej z pompą, no. Czyli ta magia Victoria's Secret gdzieś przepadła, prysła. Wiesz co, no nawet to, jak były zaprezentowane modelki i to, co miały na sobie, budziło trochę no, dyskusję, bo wiele modelek przechodziło, kamera jakby nie nadążała za pokazaniem całej sylwetki, a już w ogóle nie było widać twarzy, bo na przykład modelka się odwracała. Więc... Czyli niedopracowane trochę było. Nie wiem, czego to była przyczyna. Może i ten wybieg, tak jak zawsze był uniesiony, tak? To teraz wszystko się działo jakby na jednej płaszczyźnie. Nie wiem. Czyli jakbyś miała wystawić szkolną ocenę od 1 do 6, to ile byś dała? 4 no za dobrze, organizację. To powiem Ci, że 4 to jest dobra ocena. Tam też wystąpiła Cher. Cher ma tak. 80 lat, a wygląda pięknie. Tak. Czy ona jest dla Ciebie fenomenem i inspiracją? Czy fenomenem? Znaczy nie wiem, jest ikoną, szanuję, doceniam, wychowałam się na jej muzyce, a jej stylizacja jeszcze z kiedyś, z dawnych lat, to jest po prostu majstersztyk. No ona genialnie zawsze wyglądała, miała swój styl i robiła zawsze efekt wow. Ja zresztą mam zapisanych na komputerze bardzo dużo jej stylizacji z tamtych lat, plus jedna ze stylizacji była inspiracją do jednego looku w Tańcu z Gwiazdami, do jednego tańca. O, super. Cher bardzo dba o to, żeby młodo wyglądać, a jak ty dbasz o to, żeby zachować młodość? Suplementy, kosmetyki. Chciałam powiedzieć, że no wysypianie się, ale u mnie tak średnio z tym. No na pewno staram się nie stresować. A na przykład botoksy albo jakieś wypełniacze? Ja to mówiłam u siebie na Instagramie. Jedyne miejsce, gdzie ten botoks u mnie jest, to tutaj między brwiami. To się nazywa lwia zmarszczka? Tak, to jest jedyna opcja. Bo uważam, że lepiej zapobiegać, niż potem coś z tym więcej robić. A tak to inne zmarszczki, inne niedoskonałości, jestem z nimi okej. Okay. A jak udało Ci się zrobić, że tutaj nie masz zmarszczek? To się nazywają kurze łapki. Tak. I widzę, że Ty ich nie masz. Co robisz? Wiesz co, no to jest też genetyka, tak? Są ludzie, którym tak się twarz układa, mają taką mimikę twarzy, że akurat dokładnie w tym miejscu im się te zmarszczki robią. Inni mają tendencję do zmarszczek na czole, jeszcze inni tutaj bruzdy. No jakby każdy z nas jest inny, no. Okej, okay, to chodźmy do Tańca z Gwiazdami, bo tam Majka i Michael wybijają. Jak oceniasz postępy tej pary? Super. Nie wiem, co Ci mam powiedzieć. No, Majka na pewno wszystkich zaszokowała, mnie również, aczkolwiek ja się troszeczkę spodziewałam, że ona zatańczy i będzie tańczyła i będzie wymiatała. Ona ma 64 lata i to, co ona robi na parkiecie, no życzę każdemu, każdej kobiecie i facetowi też, aby był w takiej kondycji, w takiej formie i żeby miał taką energię. Czyli Majka jest takim trochę przykładem dla osób starszych, że tak. Ona pełni taką rolę też w programie, że pokazuje, prezentuje, że można się ruszać i nie trzeba siedzieć w domu. Czyli misję, Majka ma misję. Wiesz, no można się ruszać i siedzieć w domu. Tutaj bardziej chodzi o to, że ona naprawdę fajnie tańczy. To nie jest tylko ruszanie się i nie siedzenie w domu, tylko ona ciężko pracuje. No byłam w tym programie i wiem, ile to jest wyrzeczeń, jaki to jest ciężar dla ciała. No i... A Ty się zakumplowałaś z Majką? No to jest za dużo powiedziane. No poznałyśmy się, wydaje mi się, że się lubimy i tako.
A, okej, okay, czyli tak... Ja jestem dzieckiem wychowanym na twórczości Majki Jeżowskiej. W domu u mnie leciała jej kaseta, to jeszcze te czasy. I cały repertuar znam na pamięć. Moja mama pracowała w przedszkolu i... Który utwór do tej pory dźwięczy ci w głowie? No wiadomo, ja wolę swoją mamę, ale jest jeszcze taki kawałek My chcemy grać w zielone i ma naprawdę bardzo fajny przekaz. Pewnie nie słyszałeś. Ja z racji tego, co powiedziałam wcześniej, że wszystkie musiałam utwory z kasety znać na pamięć, no to ten taki był jednym z moich ulubionych. A czy twoim zdaniem oni mają szansę wygrać? Każda para ma szansę wygrać. O, jaka bezpieczna odpowiedź. No dobrze, dziękujemy bardzo, czekamy na pokaz. Wszystkiego dobrego, cześć! Wzajemnie. Dzięki.